Diabeł już tu jest. Ryzyko, scenariusza koszmaru ostrzegają przed kalifornijskim szczepem koronawirusa. Bardziej odporny na szczepionki. Naukowcy ostrzegają przed nowym szczepem koronawirusa zwanym B.1.427/B.1.429, który w Kalifornii stał się już odmianą dominującą. Zdaniem badaczy nie tylko rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane przez szczepionki na COVID-19 lub wcześniejszą infekcję. Według dziennika Los Angeles Times, odmiana B.1.427/B.1.429 pojawiła się w Kalifornii już w połowie 2020 roku. Staje się coraz bardziej rozpowszechniona, grożąc poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią. Diabeł już tu jest, diabeł już tu jest. Chciałbym, żeby było inaczej. Ale nauka to nauka, podkreślił, cytowany przez gazetę dr Charles Hugh, który kierował badaniami nowego wariantu wirusa prowadzonymi przez zespół genetyków, epidemiologów i innych naukowców z Uniwersytetu w San Francisco. Jak dodał badacz, szczep stwarza równe powody do niepokoju jak brytyjski. Do końca przyszłego miesiąca prawdopodobnie będzie przyczyną 90% z zakażeń w całym stanie. Ryzyko scenariusza koszmaru rodzi to również możliwość powstania scenariusza koszmaru, że dwa wirusy się scalą i stworzą jeszcze bardziej niebezpieczny szczep SARS-CoV-2, ostrzegał Hugh. Jego zdaniem wariant kalifornijski może sprawić, że choroba będzie dla ludzi groźniejsza, a szczepionki mniej skuteczne. Apelował w związku o intensywniejsze wysiłki w celu ograniczenia infekcji. W opinii ich starania w tym kierunku powinny obejmować zarówno środki ochrony zdrowia publicznego, w tym noszenie maseczek i ograniczenie zgromadzeń publicznych, jak też nasilenie kampanii szczepień. W ciągu 5 miesięcy, począwszy od 1 września, szczep kalifornijski, który był wówczas niemal niezauważalny, zaczął stanowić ponad 50% wszystkich próbek koronawirusa, które są poddawane analizie genetycznej w całym stanie. Niekoniecznie bardziej śmiercionośne próbki pobrane z różnych hrabstw i przy użyciu różnych metod sugerują, że nowy wariant ma od 19% do 24% większą zdolność przenoszenia. Podczas wybuchu epidemii i w jednym domu seniora rozprzestrzeniał się nawet w tempie 6-krotnie wyższym niż jego poprzednie warianty, zauważył Los Angeles Times. Hugh twierdził jednak, że B.1.427/B.1.429 niekoniecznie jest z natury bardziej śmiercionośny niż wcześniejsze odmiany. Jak wyjaśniał, większa zdolność jego przenoszenia spowodowała, że szpitale były tak przytłoczone, a zasoby opieki zdrowotnej były tak ograniczone, że skutkowało to większą liczbą zgonów, zwłaszcza w południowej Kalifornii. Lokalne media podają, że w całym stanie w poniedziałek łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem od początku pandemii wynosiła 3 513 042. Zarejestrowano 49 569 zgonów.